w końcu powrót do starego typu filmów, jakie gościły na tym kanale, bo miałem krótką przerwę, z nowymi wyjątkami, ale jestem. Wmawiałem sobie, że potrzebuję czasu, lepszych pomysłów, a prawda była zupełnie inna. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Otóż ma to spore nawiązanie do tytułu tego filmu. Po pierwsze, zdałem sobie sprawę, że nic samo nie przyjdzie. Cały czas myślałem, jak poprawić jakość przyszłych filmów, jak znaleźć na nie lepsze pomysły oraz sposoby na ich realizację. Przekładałem to z dnia na dzień, mówiąc, że następnego dnia podziałam w tym kierunku, ale no, od pół roku jakoś nie podziałało. Dlatego tak ważny jest tytuł tego filmu, czyli zacznij, zanim wiesz jak. Kurwa, po włosku. Masz w swoim życiu na pewno wiele rzeczy, które chciałeś zrealizować. Miałeś niejednokrotnie ciekawy pomysł, ale finalnie go odpuściłeś, bo... No właśnie, bo co? Często mamy takie wymówki, zadając sobie pytania, co pomyślą sobie inni, że nie zrobię tego wystarczająco dobrze, że nie mam sprzętu, nie mam odpowiedniej wiedzy na ten temat i tak dalej. I właśnie działając w ten sposób, codziennie stwarzasz sobie kolejne wymówki, żeby nic nie robić i koniec końców jest ci z tym dobrze. Ale czy na pewno? Zazwyczaj działa to tak, że wejdziesz na TikToka, obejrzysz kilka motywujących filmików, podbijesz chwilowo swoją wartość, pomyślisz, że to już pora, żeby zacząć nad czymś pracować, ale dopiero jutro, bo dziś przecież już coś zrobiłeś. A jutro? Znowu to samo. Ponownie znajdziesz usprawiedliwienie. I nie mówię, że tylko ty, bo dokładnie to, co powiedziałem wcześniej, czyli to, że miałem tak przez poprzednie pół roku. I wracając właśnie do mojego przykładu, wracam do YouTube'a z tym, co mam, ale wracam. Muszę szukać pomysłów, rozwiązań, montować filmy, czyli cały czas nad tym pracuję. To sprawia, że nawet jeśli nie wiem jak, to znajdę to rozwiązanie, no bo w jakiś sposób jestem do tego zmuszony. Bo skoro zacząłem, to idę dalej. I to samo możesz zrobić ty, możesz to zaimplementować do każdego elementu życia tak naprawdę. Bo chodzi dosłownie o to, żeby zrobić pierwszy krok. Chcesz zacząć biegać, musisz iść na dwór i przebiec przynajmniej ten 1 kilometr. Chcesz zacząć grać na pianinie, gitarze, musisz wziąć ten instrument w ręce i spróbować. Znaczy... Pianino akurat stoi, więc go nie weźmiesz w rękę. Tak samo jak masz jakiś pomysł na siebie, biznes czy cokolwiek. Musisz postawić po prostu pierwszy krok. Jak już zaczniesz w czymś działać, to dalsze pytania o jakość, poszerzanie wiedzy, umiejętności czy innych rozwiązań przyjdą same. Bo na tym właśnie polega progres. Możesz zacząć w czymś od zera, ale przez dążenie do bycia lepszym w tym, przez zadawanie pytań, szukanie rozwiązań, i przede wszystkim upadki, z których będziesz wyciągał lekcje, będziesz stale się rozwijał. Dlatego jest to tak ważne i sam w dużej mierze potrzebuję takiego filmu i też jest to powód, dlaczego go nagrywam, bo muszę zrozumieć samego siebie, a myślę, że też jest to dosyć powszechny problem i że każdy z nas ma wrażenie, że aby teraz zacząć z czymkolwiek, to potrzebujemy nie wiadomo jakiego sprzętu, umiejętności, bo jakość, jaką widzimy w social media, jest lepsza niż to, co nam się wydaje, że my mamy. Ale prawda jest taka, że trzeba być tylko sobą i wierzyć, że się uda. A teraz takie ciekawe zadanie. Ostatnio o tym czytałem i warto coś takiego z samym sobą przeprowadzić. Masz, nie wiem, powiedzmy 20 milionów na koncie i zdecyduj, co chcesz z tym zrobić. Ale ustalmy taką zasadę, że nie możesz w tym gonić tylko i wyłącznie za pieniędzmi. Czyli musi być to jakieś twoje hobby, wynikające z twojego zainteresowania, czy cokolwiek. Wiesz, o co mi chodzi. A, no i oczywiście nie możesz nic nie robić i tylko korzystać z tych pieniędzy do samego zera. Ja osobiście skorzystałbym z nich na podróżowanie po świecie, jakoś przez pierwszy rok, podczas którego bym pewnie myślał jeszcze więcej i wpadł może jeszcze na jakiś pomysł, a później, według tego, jaki jest cel tego zadania, wszedłbym w coś, co lubię robić. Czyli najpewniej byłoby to właśnie filmowanie i coś dookoła tego. Od zawsze chciałem działać na YouTube i dlatego też oglądasz ten film. A w tym zadaniu chodzi o to, że człowiek, żeby normalnie funkcjonować, być w pełni zadowolonym z samego siebie, musi pracować, mieć jakieś zajęcie. Coś, w czym po prostu możemy się spełniać. Dlatego tak jak mówiłem, możesz zatrzymać sobie ten film i pomyśleć, co mógłbyś robić, żeby oczywiście zarabiać też na tym pieniądze, ale żeby to nie było twoją główną motywacją. Czyli, no nie wiem, wiadomo, że dobrze będzie zarabiał programista, jeśli będzie w tym dobry, ale być może w ogóle ciebie nie interesuje ten temat. Więc dlaczego wtedy się męczyć i nastawiać się na szybkie wypalenie zawodowe? To nie ma sensu. Mój przykład już znasz i tak jak wspomniałem, dlatego właśnie oglądasz ten film. W ten sposób mam coś, wokół czego mogę pracować, rozwijać się, plus daje mi to przyjemność, satysfakcję i dodatkowo mogę na tym zarobić. I nawet jeśli czasami nie wiem, czy jest to odpowiedni moment, to robię to. Siadam przed komputer i odpowiedzi znajdą się same, jeśli będę tylko nad tym działał. Dlatego ty też powinieneś mieć coś takiego,
dookoła czego masz jakieś zainteresowanie, tak jak mówi to zadanie, gdybyś miał już pieniądze, ale musiałbyś wybrać sobie jakieś zajęcie do końca swojego życia. I to byłoby na tyle. Jestem po przerwie, ten film może nie być taki jak były te wcześniejsze, bo wtedy byłem cały czas w trakcie progresu, teraz on stanął, więc zaczynam tak naprawdę od nowa. Ale mam nadzieję, że dało się to oglądać, wyciągniesz coś z tego filmu i chciałbym Ciebie jeszcze zaprosić na Discorda, gdzie jest już prawie 1000 osób i na nim też był przestój, ale wracamy teraz, będą ciekawe rzeczy, więc zapraszam Cię tam i wkrótce on też będzie rozbudowany. No i to tyle, do następnego.